Czasownik numer 26. Możesz mi przynieść jeszcze jedną łyżkę? Kannst du mir noch einen Löffel holen? Przyniosła bułeczki z piekarni. Sie holte Brötchen vom Bäcker. O której przyjdziesz po mnie? Wann holst du mich ab? Dobrze wypocząłeś? Hast du dich gut erholt? Tutaj nie wolno wyprzedzać. Hier darf man nicht überholen. Muszę nadrobić materiał. Ich muss den Lernstoff nachholen. Mogłaby pani powtórzyć pytanie? Können Sie die Frage wiederholen? Odbiorę cię z dworca kolejowego. Ich hole dich vom Bahnhof ab. Czasownik numer 27. Lubię słuchać muzyki. Ich höre Musik gern. Słuchałeś wiadomości? Hast du die Nachrichten gehört? Ten pies mnie nie słucha. Der Hund hört auf mich nicht. Przestań gadać. Hör auf zu schwatzen. On zawsze się przysłuchuje. Er hört immer zu. Złodziej został przesłuchany przez policję. Der Dieb wurde von der Polizei verhört. Słyszy pani te szmery? Hören Sie diese Geräusche?
To dobrze brzmi. Es hört sich gut an. Czasownik numer 28. Kupiłem nowy telefon. Ich habe ein neues Handy gekauft. Zrobiłaś już zakupy? Hast du schon eingekauft? Sprzedałem swój stary samochód. Ich habe mein altes Auto verkauft. Na twoim miejscu kupiłbym tę sukienkę. An deiner Stelle würde ich dieses Kleid kaufen. Musisz koniecznie kupić te buty. Du musst diese Schuhe unbedingt kaufen. W tym roku sprzedano wiele samochodów. Dieses Jahr wurden viele Autos verkauft. Kup mi coś ładnego. Kaufe mir etwas Schönes. Proszę kupić jakąś pamiątkę. Kaufen Sie bitte ein Souvenir. Czasownik numer 29. Ta sukienka leży ci jak ulał. Das Kleid passt dir wie angegossen. Ta walizka nie zmieści się w samochodzie. Der Koffer passt nicht ins Auto. Niech pan uważa. Passen Sie auf. Oni pasują do siebie. Sie passen gut zueinander. Przegapiłem ostatni odcinek. Ich habe die letzte Folge verpasst. Ja bym nie przepuścił takiej szansy.
Ich würde so eine Chance nicht verpassen. Niestety nie uważałeś. Du hast leider nicht aufgepasst. Powinieneś lepiej uważać. Du sollst besser aufpassen. Czasownik numer 30. Spałem dzisiaj tylko 5 godzin. Ich habe heute nur 5 Stunden geschlafen. Chciałbym się wyspać w ten weekend. Ich möchte am Wochenende ausschlafen. Zaspałem. Ich habe verschlafen. O której zasnęłaś? Wie viel Uhr bist du gestern eingeschlafen? Spałeś z nią? Hast du mit ihr geschlafen? Śpi dobrze. Schlaf gut. Zazwyczaj śpi do 10. Er schläft normalerweise bis 10 Uhr. Chcę już pójść spać. Ich will schon schlafen gehen.